dziewczyny i chłopaki. Kochani, wracamy dzisiaj do dyskusji na temat opakowań i idziemy dalej w poszukiwanie opakowania idealnego. Dzisiaj powiemy więcej na temat bardzo ważnej dla nas ekologii, ale jeśli ktoś nie widział naszego poprzedniego filmu, to zajrzyjcie do niego, ponieważ to jest kontynuacja tego tematu. Tak, tam dużo mówimy o tym, dlaczego i co mają, jakie mają funkcje nasze opakowania i co do Was mówimy przez nasze produkty. Tu natomiast chciałybyśmy się skupić na tym aspekcie ekologii i w szczególności chciałybyśmy przeanalizować, co to znaczy, że dane opakowanie jest ekologiczne. Albo że nie. I jakie są kryteria mierzenia tego właśnie, czy ono ekologiczne jest, czy też ekologiczne nie jest. Większość naszych produktów do tego momentu jest zapakowane w plastik. No i teraz wiecie, plastik jest fantastic. Albo jest not fantastic. Tak, jest dużo argumentów, które mówią, ma wiele zalet i ma wiele wad. Zaletą niewątpliwie jest to, że jest lekki, leciutki, że się nie tłucze, że jest bardzo łatwo dostępny, że rzeczywiście daje super barierowość, czyli zabezpiecza kosmetyk w bardzo dobry sposób, jest sterylny, zabezpiecza przed bakteriami, wirusami, przed wszystkimi niepożądanymi, przed wpływem środowiska, więc to jest naprawdę super materiał pod tym kątem. Wadą plastiku jest to, że nie odzyskujemy go powtórnie w takiej ilości, w jakiej możemy odzyskać szkło czy na przykład aluminium. A plastiku jest cała masa. Przecież plastik nie pochodzi tylko z opakowań kosmetycznych, ale pochodzi z całej masy innych opakowań. I rzeczywiście w tej chwili mamy klęskę, jeśli chodzi o... I nadprodukcję, tak. I nadśmieciowość. Wszyscy widzimy te filmy zanieczyszczonych wód, oceanów, mikroplastików i różnych innych problemów z tym związanych. No właśnie, ale wróćmy do tego tematu przetworzenia plastiku. Słuchajcie, jak w ogóle spojrzeć na temat recyklingu i w ogóle spojrzeć na temat oceny tego, czy opakowanie jest ekologiczne, czy nie jest? Jak zdążyłyśmy przeanalizować ten temat, to są różne punkty widzenia i różne kąty, pod którym oceniamy, czy opakowanie jest ekologiczne, czy nie jest. I oczywiście dane, które są dostępne, zawsze są podawane przez jakąś stronę, która chce obronić jedną bądź drugą wersję. My postaramy się wyciągnąć jakąś naszą średnią. I teraz tak, jedno kryterium, które jest przyjęte w ocenie opakowań, to jest kryterium tego, czy opakowanie podlega recyklingowi, czy nie. I tutaj rzeczywiście Ola zauważyła, że no w takim porównaniu plastik wypada bardzo słabo, pomimo tego, że da się go przetworzyć do 10 razy, to jednak faktyczny procent przetworzenia plastiku jest około 20%. Versus szkło bądź aluminium, które można przetwarzać nawet w 100%. Ale to też jest różnie na różnych rynkach. Ponieważ to, co zauważyła Ela, wszystko zależy od tego, jak wygląda infrastruktura, a tak naprawdę najwięcej zależy od klienta, czyli end usera, czyli tego konsumenta, który zużywa dany produkt. Czy on go posegreguje? Czy nie wyrzuci, nie wiem, połowę produktu czy czegoś razem z tym produktem do danego pojemnika, nawet w segregacji? Wiecie, może trudno jest to uwierzyć, ale nawet w takim mieście jak stołeczne Warszawa, uwielbiamy, mieszkamy tu, mimo że stąd nie jesteśmy, to zdarza się, że są osiedla i wiemy o tym, bo same się z tym zetknęłyśmy, w pięknych miejscach centrum tego miasta, w których administracja albo ktoś, kto się zajmuje danym osiedlem, na końcu jego mieszkańcy, nie zadbali o to, żeby były tam pojemniki do segregacji. No, to jakkolwiek abstrakcyjne się to wydaje, tak jest. Więc pomyślcie sobie teraz, jak duże znaczenie ma to, żeby stworzyć całą infrastrukturę, która pomoże nam, wiecie, zrobić ten recykling, tak? Czyli począwszy od tego, że my musimy wiedzieć, co do jakiego pojemnika wrzucić. I robić to codziennie. I robić to codziennie. A nie na zasadzie, normalnie segreguję tylko te większe albo butelki PET, ale już takie drobne to mi się na przykład nie chce, bo pudełko po jogurcie to tak mało tego plastiku ma w sumie. Po drugie, musi być cały system i segregacji tych odpadów potem i w ogóle ich przetwarzania, więc to jest bardzo ważny temat. Oczywiście my nie mamy na niego tu i teraz, z naszego poziomu mamy tylko wpływ na to, czy segregujemy. I to jest bardzo ważne. I co wybieramy. Natomiast cała infrastruktura jest już na poziomie państwa. Ale jeśli każdy na swoim
osiedlu i w swoim gospodarstwie domowym zwróci na to uwagę i naciśnie na kogoś, od kogo to zależy, to będzie działało lepiej. Dlatego, że są kraje, my ciągle gonimy te statystyki w Polsce, w których ten poziom odtwarzania i plastiku, i innych surowców jest na znacznie wyższym poziomie. No i teraz przechodząc krok dalej, spojrzałyśmy na to, że jednym z kryteriów oceny, czy opakowanie jest ekologiczne, czy nie jest ekologiczne, jest ten recycling, tak? Czyli ile razy i w jakim stopniu dane opakowanie podlega przetworzeniu. Drugim sposobem patrzenia na temat jest trochę szersza perspektywa, bo perspektywa, która zakłada analizę tego, tak zwanego śladu środowiskowego albo śladu ekologicznego. I teraz o co tu chodzi? Czyli ile trzeba było zużyć dóbr, energii, wody, czyli wszystkich zasobów ziemi, żeby stworzyć, zapakować, przetransportować i z powrotem zrecyklingować dany rodzaj opakowań. Możemy mówić o plastiku, możemy mówić o papierze, możemy mówić o aluminium, możemy mówić o szkle, przy czym powiedziałyśmy już, że papier i kosmetyki to bardzo niewielka część, ponieważ większość kosmetyków tylko ma sobie suche, wodę, albo więc olejowe, potrzebują barierowości i nie mogą po prostu być zapakowane w papier. No właśnie, w związku z tym zobaczcie, jak szerszy jest to sposób patrzenia na ten problem, tak? Kiedy analizujemy całość energii, która jest potrzebna do tego, żeby wyprodukować i przetworzyć i przeorganizować, przejść przez cały cykl życia produktu i opakowania. No i teraz patrząc z tej perspektywy, ta dysproporcja pomiędzy ilością energii, która jest potrzebna do tego, żeby wyprodukować plastik i potem zrecyklingować i go zużyć, a tym, żeby wyprodukować szkło, ta dysproporcja już się dużo robi mniejsza, tak? Bo teraz co się okazuje, że plastik wprawdzie mniej się przetwarza, natomiast energia, która jest potrzebna do tego, żeby go wyprodukować i przetransportować i w ogóle cały cykl życia produktu zapakowanego w plastik jest dużo mniejsza niż ta energia, która jest potrzebna do tego, żeby wyprodukować szkło, żeby je przetransportować, bo szkło jest ciężkie, żeby poradzić sobie ze wszystkim tym, co się stłukło po drodze. Tak, ponieważ to się tłucze na każdym etapie. Na etapie, gdy producent to produkuje, zawsze jest jakiś odpad. Na etapie, gdy jakaś firma to taka jak nasza albo pośrednik kupuje, tam też jest odpad. Na etapie takim, że my to kupujemy i konfekcjonujemy, też jest odpad. I na etapie tym, że ląduje to w sklepie, a później ktoś do nas mówi: ej, ale musicie odebrać tyle i tyle sztuk, bo mamy uszczerbione opakowanie. No albo ląduje to u Was w łazience i tu nawet w tym momencie się to nie kończy, bo wyobraźcie sobie teraz, że spada Wam to na podłogę i roztrzaskuje Wam. Miałyśmy parę razy takie osobiste przypadki. I słuchajcie, my nie mamy tutaj... w transporcie się tłucze, czy pęka butelka, bo była ze szkłem i był akurat silny, duży mróz. Wiele rzeczy na to wpływa i wiele rzeczy później musimy zabezpieczyć dodatkowo w momencie, kiedy mamy do czynienia ze szkłem na pewno. Oczywiście my się od tego nie odżegnujemy. Chcemy Wam tylko pokazać, ile rzeczy trzeba wziąć pod uwagę, żeby móc coś w racjonalny i taki bardzo kompleksowy sposób ocenić i podjąć jakąś decyzję. Bo teraz my jesteśmy na progu podjęcia decyzji, co chcemy zrobić z naszymi opakowaniami? Które bo z nich chcemy je zmienić na takie, które są zminimalizować ilość plastiku. Tak, to jest na pewno nasz pierwszy krok. A drugim krokiem właśnie jest ta dyskusja dotycząca tego, jeśli nie plastik, to co? To co? I dla jakich produktów? Bo wiecie, na końcu nie chcemy być nie fair. Co to oznacza? Czasami prosto jest zrobić coś, co robią większość ludzi tylko dlatego, że jest taka moda albo jest przekonanie, że konsumenci tego na końcu oczekują i że tak należałoby. My natomiast mamy takie poczucie odpowiedzialności za nasze decyzje i za to, że powinnyśmy przyjrzeć się temu tematowi głębiej po to, żeby zrozumieć odpowiedzialność. Jaką rzeczywistość tworzymy i jak nasze decyzje przekładają się na tą rzeczywistość. Czy to rzeczywiście jest zmiana na lepsze, czy też po prostu podążanie za trendami, których tak albo do końca... jakiś greenwashing, który trochę robi dobry marketing, a na końcu nie wpływa na to, że świat staje się lepszy, że jest to pomagamy temu i eko, i logiczne. Podam Wam prosty przykład. Czasami dostajemy pytania, czy odbieramy opakowania po zużytych produktach. No nie, nie odbieramy. Nie uczestniczymy w tego typu akcjach. Dlaczego? Dlatego, że jeśli to opakowanie trafi do nas z powrotem, to ktoś zapłaci
za to, żeby je przetransportować, albo je przywiezie, albo będzie u siebie zbierał w domu. I co my z nim zrobimy? Wrzucimy do pojemnika z plastikiem na śmieci. Dlaczego? Dlatego, że standardy produkcji kosmetycznej nie pozwalają nam użyć tego opakowania ponownie. A nawet jeśli ktoś miałby na to pomysł i chciał, nie wiem, szklany słoik w taki sposób wyczyścić, żeby on mógł trafić z powrotem według standardów GMP do produkcji. Czyli takich, wiecie, dobrych standardów produkcyjnych. Które obowiązują wszystkich producentów kosmetycznych, to powinien mieć do tego specjalne maszyny, piece i tak dalej. To jest bardzo pobierają drogie. Energię to jest bardzo drogie. I na końcu to kosztuje więcej niż kupienie nowego tego słoika. Więc jeśli ktoś te opakowania odbiera, to nie wiem, robi z nich sobie wazoniki, słoiczki, może jakieś gadżety, może ma kogoś, kto robi jakąś manufakturę i po prostu z tego korzysta, ale my z tymi opakowaniami nie mamy takich tych i nie chcemy Wam ściemniać, że my to odbierzemy, Wy i się wykorzystamy bardzo to ponownie, tak? bo nie mamy takiej możliwości w obecnym stanie prawnym, żeby to zrobić, tak? Nie możemy Wam zagwarantować, że to będzie znowu higieniczne i bezpieczne, więc nie zrobimy tego. Więc dlatego nie chcemy tworzyć jakiejś ściemy, która tylko dobrze wygląda marketingowo i dlatego bardzo zachęcamy Was do dyskusji na ten temat i stąd poruszyłyśmy ten temat w tym filmie, żeby pokazać Wam, że nie wszystko jest czarne i białe, że jest tu dużo odcieni szarości. Tak, jest dużo takich miejsc, w których właśnie nie do końca też mamy wiarygodne informacje na temat tego, co jest dobre, a co jest złe. No i teraz słuchajcie, to co na pewno chcemy zrobić, to tak jak Ola powiedziała, chcemy zmniejszyć ilość plastiku w naszych opakowaniach i zaczynamy od produktów do ciała. Tak. Tu mamy taki plan wasz. Nasze opakowania, nasze produkty do ciała są zapakowane w takie słoiki. Wybierając je, po pierwsze sugerowałyśmy się tym, że mają bardzo prosty i nowoczesny kształt, że są białe, a to nie jest bez znaczenia przy przetwarzaniu. Również przy przetwarzaniu, tak. Po drugie są od polskiego producenta, co też nie było bez znaczenia. I co jest, powiedzmy sobie, rzadkością, ponieważ na przykład nie znalazłyśmy nigdzie w Polsce dostawcy Erlesów. Erlesy byśmy chciały się za granicą. Bardzo marzymy o tym, żeby polski przemysł rozwinął się w tą stronę i żeby ktoś zaczął robić dobre Erlesy, więc na razie królują Włosi i Francuzi, tyle możemy powiedzieć w tym temacie. Niemniej, wracając do słoików, zobaczcie, te słoiki na pewno mają w sobie dużo plastiku. I bo mają w środku termos. Tak, mają termos. I większość opakowań od producenta, którego wybrałyśmy, właśnie ten termos w środku ma. Będziemy przesadzać nasze musy do ciała i peeling w opakowania z mniejszą, generalnie na 90 parę procent będzie to aluminium. Tak, robimy w tej chwili testy, więc jak tylko będziemy miały wyniki tych testów, jeśli chodzi o kompatybilność produktu z opakowaniem, to podejmiemy tą decyzję ostatecznie, natomiast na pewno poszukamy takiego opakowania, gdzie po prostu z tego plastiku będziemy mogły zrezygnować. Tak. I będzie ono na pewno bardziej kompaktowe, mniejsze i będzie po prostu też łatwiejsze w transporcie, bo będzie zabierało mniej miejsca. Co jest jeszcze ważne, i to też Wam uczciwie chcemy powiedzieć, mamy jeszcze trochę tych opakowań, więc jeszcze przez jakiś czas będziecie widziały te produkty, dzieli te produkty właśnie w takiej postaci, ponieważ uważamy, że najmniej ekologiczną rzeczą, którą mogłybyśmy zrobić, to jest wziąć teraz te opakowania i je po prostu nie mamy wyrzucić. Ich bardzo dużo, mamy gdzieś na no może dwie produkcje, ale tak, faktycznie ale jeszcze będziecie je przez jakiś czas widzieć, mimo tego, że już mentalnie i decyzja zapadła, że zmieniamy je na inne. Tak, ale nie wyrzucimy ich do śmieci tylko po to, żeby zrobić szybko zmianę i wyglądać na bardziej ekologiczne, tak. Ponieważ to byłoby totalnie przeciwstawne jakiejkolwiek ekologii. A z logiką biznesu nie ma nic wspólnego. Tak, więc to jest na pewno ta zmiana, którą tu i teraz zrobimy. Drugą zmianą, którą planujemy, to jest dyskusja na temat Erlesów. I to jest tak. Bardzo duża dyskusja, ponieważ tak jak mówiłyśmy Wam w poprzednim filmie, na pewno nie chcemy zrezygnować z Erlesów jako takich, bo Erlesy są świetne. Erlesy gwarantują świeżość produktu, dobrą jakość. I tutaj możemy Wam też powiedzieć, że planujemy zrobić takie badania, żeby Wam pokazać, co fajnego kryje się na naszych dłoniach w momencie, kiedy sobie aplikujemy produkt i wiecie, dopóki nakładamy go na twarz i mówimy tylko o tym, że dotykamy swojej twarzy, to wiecie, że generalnie nie należy tego za często robić i zawsze należy myć ręce, ale no chodzi nam o to, że
że na rękach mamy sporo ciekawych żyjątek i chcemy pokazać Wam wyniki takich badań, jak to wygląda, gdybyśmy... Jak wkładamy te palce do słoika. Także to na pewno taki film niedługo wjedzie na nasz kanał. Od kuchni. Słuchajcie, kończąc nasz film, kierujemy pytanie do Was i prośbę do Was, ponieważ no, ta dyskusja cały czas trwa w naszych głowach i nie tylko w naszych głowach, realnie rozmawiamy z bardzo wieloma osobami na ten temat. Dajemy temu dużo czasu, żeby weryfikować i znalazłyśmy masę cudownych projektów. Naprawdę cudownych. Po prostu rozmawiałyśmy z fantastycznymi ludźmi w Niemczech, którzy współpracują z WWF i mają kontakt do takich cudownych startupów, które jeden z nich na przykład wydobywa algi, glony z oceanów, które się też namnażają ze względu na ocieplenie klimatu, więc ten ekosystem jest zagrożony, bo tych glonów jest za dużo, więc się je odławia i z tych glonów jest próba produkcji opakowań barierowych, czyli takich, które trochę przypominają plastik, ale są w pełni degradowalne. Ale wiecie, te wszystkie projekty są na tak wczesnym etapie. To jest bardzo wczesny startup, dlatego zanim one się skomercjalizują i zanim one będą dostępne do dla takich małych takich brandów. Może nie takich małych, ale takich, wiecie, L'Orealu. No przy L'Orealu ciągle mamy. I innych wielkich firm, które końcu dyktują warunki na rynku, ponieważ jeśli oni z czegoś korzystają, to jest produkowane. I przekażcie L'Orealowi, że prosimy ich o to, żeby zastosowali te ekologiczne rozwiązania. Możemy wysłać namiar. Tak, bo wtedy one staną się dostępne również dla nas. To, o co chcemy Was prosić tutaj, to jest to, żebyście, jeżeli macie jakieś pomysły, takie naprawdę będące alternatywą dla plastiku, a jednocześnie gwarantujące tę jakość, którą daje Airless. Oczywiście jest też coś takiego jak szklany Airless. Myślimy o nim, natomiast szklany Airless, powiedziałyśmy Wam, jakie mamy dylematy związane ze szkłem, natomiast też nie bez znaczenia jest jego cena, bo tak, wartość tego jakbyśmy Airlessa... Jakbyśmy porównali dokładnie to samo opakowanie plastikowe Airless. To jest mniej więcej trzykrotność, szkło jest mniej więcej trzykrotnością tego, co kosztuje tam. 2,5, może. Więc to są bardzo istotne dyskusje. Jeżeli macie jakieś pomysły, czym mogłybyśmy to zastąpić, będziemy Wam bardzo wdzięczne za podzielenie się nimi w komentarzach pod tym filmem. Piszcie do nas, zresztą wiecie, nasze dane są dostępne. Jawne, dostępne, tak. Za tymi wszystkimi mailami, telefonami. To my stoimy po drugiej stronie światłowodu. Oczywiście jest Skype, który z nami pracuje, ale generalnie w kontaktach z Wami. Nas to żywo interesuje. W kontaktach z Wami jesteśmy my na pierwszej linii tego, żeby z Wami komunikować i odpowiadać na Wasze pytania, żeby być z Wami w kontakcie. No w końcu dla Was to robimy. Tak, słuchajcie, więc jeśli ten film był dla Was interesujący, to zasubskrybujcie nasz kanał i dawajcie pomysły. Jeżeli macie jakieś fajne rzeczy, którymi chciałybyście się z nami podzielić i chcielibyście się z nami podzielić, to czekamy na informacje od Was. Będziemy dźwięczne. Pozdrawiamy Was tymczasem bardzo serdecznie. I niedługo wpada tu następny odcinek od kuchni. Wszystkiego dobrego. Pa! Pa!